Dzień dobry Państwu. Zacznijmy od tego, że New York Times przekazuje na podstawie informacji od oficjalnych przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, że pierwsza partia Abramsów dotarła do Ukrainy. Oczywiście to nie są Abramsy najnowszej modyfikacji, niemniej obok Challengerów 2 i Leopardów 2 są to najnowocześniejsze w tej chwili pojazdy tego typu w ukraińskiej armii. Tego typu, czyli czołgi. Czołgi tradycyjnie mają tę funkcję na polu bitwy, że stanowią najlepiej opancerzony pojazd, jaki istnieje w danej armii, co za tym idzie, może znajdować się na samym przodzie formacji, torować drogę dla dalszego natarcia. Od dawna jednak już czołgi, proszę Państwa, mają na polu walki ogrom przeciwników, zwłaszcza widać to w tym konflikcie, gdzie żadna ze stron nie ma. Przewagi w powietrzu, i tutaj na czołgi poluje się zarówno przy użyciu min, jak i przy użyciu pocisków przeciwpancernych kierowanych, jak i przy użyciu artylerii takiej tradycyjnej korygowanej przez drony. Jeśli taki pocisk kalibru 152 czy 155 celnie trafi w czołg lub w jego bezpośrednie pobliże. To także jest go w stanie wyeliminować z walki. Co za tym idzie, wiele czołgów jest podczas tej wojny wykorzystywanych jako swojego rodzaju pośrednie wsparcie artyleryjskie. Nowoczesne czołgi posiadają silne uzbrojenie artyleryjskie, jednak zamiast używać go z bliska, zamiast przejść do przodu, czołgi się po prostu zazwyczaj chowa. Oczywiście są materiały wideo pokazujące nawet, Czołgowe pojedynki w tej wojnie, jednak tego typu sytuacje są rzadkie. Przybycie Abramsów, proszę Państwa, oczywiście może mieć znaczenie, jednak nie spodziewajmy się, że będzie to znaczenie nazwijmy to w ten sposób błyskawicznie widoczne. Możliwe, że ukraińskie czy rosyjskie czołgi staną się znacznie groźniejszą bronią w momencie, w którym dojdzie do przełamania obrony jednej lub drugiej strony i jedna z armii wyjdzie na taką operacyjną przestrzeń, i wtedy będzie można mówić o tym, że coś się faktycznie tutaj wydarzy. Póki co jednak obserwujemy zupełnie Innego typu walki o innym charakterze, gdzie czołgi nie są aż tak decydującym czynnikiem. Mamy ciekawe wideo, proszę Państwa. Tu widzimy masywną eksplozję. Dodatkowo słychać na tym materiale kolejną, mniejszą eksplozję. Podobno ich było więcej. Podaje się, że był to magazyn amunicji i faktycznie widzimy tutaj wiele ośrodków pożaru na zdjęciach satelitarnych i tutaj. I tutaj także to, co jest interesujące, to odległość od linii frontu około 130 km. Gdyby tu dodać jeszcze 20, powiedzmy, kilometrów w linii prostej, mówilibyśmy o tym, że najprawdopodobniej ktoś dał zgodę, by atakować zachodnimi środkami bojowymi legalne tereny rosyjskie. Tu jednak mówimy o ataku na tereny okupowane, więc ten aspekt polityczny nam odpada. I tu oczywiście możemy mówić o ataku przy użyciu pocisków manewrujących Storm Shadow czy Skalp. To byłaby pewna zmiana, bo do tej pory na tym kierunku ich nie używano. Nie obserwowaliśmy tego często, chyba w ogóle jeszcze ani razu. W tej okolicy Skalpy i Storm Shadow nie przylatywały, co mogłoby oznaczać, że albo na tym terenie osłabła Obrona przeciwlotnicza rosyjska, albo użyto innych środków. Tutaj się pojawiają dwa wątki. Po pierwsze, obiecywano jesienią dostarczyć Ukrainie pociski do Heimarsów GLS-DB, czyli startujące z ziemi bomby małej średnicy, bomby lotnicze z, ze skrzydłami szybujące, bomby precyzyjne, które wyposażyli w silniki rakietowe pozwalające im osiągnąć po wystrzeleniu z wyrzutni typu HIMARS pewną wysokość i potem już taka bomba zachowuje się tak, jakby ją zrzucono z samolotu. Osiąga to około 150 km zasięgu, co w tym przypadku byłoby wystarczające, żeby strzelać tym HIMARSEM nie bezpośrednio z linii frontu, tylko z bezpiecznego dystansu, co miałoby sens. Pojawia się tutaj jednak jeszcze jeden wątek według danych zachodnich mediów, m.in. NBC News o tym pisało. Wolodymyr Zelenski usłyszał od Joe Bidena obietnicę przekazania Atakamsów. To także są pociski wystrzeliwane z HIMARSów bądź z wyrzutniem 270. Oczywiście jeden taki pocisk zajmuje tyle samo miejsca w wyrzutni co sześć standardowych. Które w tej chwili Ukraina posiada, co jest potwierdzone od ponad roku, i taki pocisk faktycznie mógłby tu zostać użyty, biorąc pod uwagę, że w tych doniesieniach medialnych padło stwierdzenie, że w przypadku gdyby doszło do takiego przekazania atakamsów. To nie zostaną o tym publicznie strony poinformowane. To się wydarzy potajemnie, po to, żeby nie ostrzegać Rosjan, żeby oni nie odsunęli swoich ważnych celów, sztabów i magazynów od linii frontu. Dodajmy, że tam zostało przekazane nam, że mowa była o pociskach Atakams z głowicą nieodłamkową, odłamkowo burzącą, tylko z kasetową. Czy to lepiej, czy gorzej? To nie jest możliwe, żeby tak to określić. Mieliśmy do czynienia z wyborem pomiędzy jednym dużym ładunkiem, który lepiej się nadawał do niszczenia jednego dużego celu, do przebijania się przez jakieś warstwy betonu. Bo tutaj, w przypadku pancerza, to nie trzeba się przez nic przebijać przy 500 około kilogramach materiału wybuchowego. To. Nie ma takiego znaczenia w przypadku czołgu czy jakiegoś innego celu opancerzonego, albo proszę Państwa, drugim wyborem jest faktycznie pocisk kasetowy, który zawiera wiele mniejszych ładunków, z których żaden nie ma aż tak dużej mocy, ale może porazić na przykład mm, jakąś bazę, gdzie pod otwartym niebem stacjonują powiedzmy ciężarówki, czy znajdują się żołnierze piechoty. Także to jest po prostu inny pocisk do innych celów. Mamy kolejną ważną, proszę Państwa, dyskusję, tak to określmy, bo nie wiemy, co się do końca wydarzyło. Po ostatnim ataku na sztab Floty czarnomorskiej, po dwóch tak naprawdę atakach na dwa sztab zapasowy i właściwy strona ukraińska zaczęła informować, że wśród licznych zabitych oficerów Floty Czarnomorskiej zginął także głównodowodzący pan Sakalow który został teraz pokazany na wideo od Ministerstwa Obrony Rosyjskiego. Jak tutaj widzicie na górze mamy ministra obrony pana Szaigu i na dole mamy rzekomego Sakalowa. Tutaj widzimy, że on no po prostu jest na ekranie, bo nie pokazali go na żywo, pokazali nagranie z posiedzenia, na którym Sakalow połączył się zdalnie. Tych fragmentów, gdzie go widać, jest tutaj bardzo niewiele i prawdę mówiąc ciężko zauważyć, żeby ten człowiek się w ogóle tutaj na tych fragmentach ruszał. Czy gdzieś tu jeszcze nam go pokażą? Tu jeszcze jest na chwilę, proszę państwa. I nie chcę oczywiście sugerować, że ktoś wkleił stop klatkę na ekran. I udaje, że z człowiekiem jest wszystko w porządku, natomiast to konkretne wideo, które miało nam pokazać, a sakalow żyje i jest wszystko w porządku, no nie pokazuje nam tego. Pokazuje nam statyczny kadr wyświetlony na ekranie i ten ekran nagrany kamerą. No w ten sposób można tam wkleić po prostu wideo z sakalowym i udawać, że on tam siedzi, zwłaszcza, że takich materiałów z poprzednich narad prawdopodobnie mają jeden czy dwa. Nie chcę tutaj tak, żeby się wyzłośliwiać szczególnie, ale gdyby, proszę Państwa, na przykład rosyjska propaganda chciała przy, przekazać Państwu, że ja na jednym z wyjazdów e, zginąłem z bronią w ręku walcząc za banderowski reżim, tak... Albo Łukaszenka by powiedział, że tutaj ten niedobry wolontariusz dla pułku Kalinowskiego chciał się wysadzić pod kurskiem i zniszczyć elektrownię jądrową i teraz nie żyje, a ja bym chciał to zdementować, to włączyłbym telefon i zrobiłbym sobie takie nagranie, gdzie bym powiedział, dnia 27 września Łukaszenka powiedział, że ja zrobiłem to, to i to, a ja proszę państwa, żyję, mam się dobrze, a tu jest gazeta z tego dnia. No Może z tą gazetą przesadzam, ale rozumiecie o co mi chodzi. Tymczasem Rosjanie za każdym razem, tak samo w przypadku było chociażby Kadrowa czy Surawikina, kiedy chcą zaprzeczyć, że z kimś jest, zaprzeczyć doniesieniom, że z kimś jest coś nie tak, publikują materiały, z których zupełnie nic nie wynika. Zresztą tak samo było z Prigorzynem, który na pustyni mówił rzeczy, z których nie dało się wywnioskować zupełnie, z kiedy. To nagranie było. Skoro jesteśmy już przy Kadyrowie, proszę Państwa, tutaj mamy Kadyrowa, ale młodszego Kadyrowa, Adama Kadyrowa, nastolatka jeszcze, który, co wiedzieliśmy od dawna, znęcał się nad rosyjskim studentem, który publicznie spalił Koran. Teraz mamy nagranie tego, jak ten mm, syn Kadyrowa. Znęca się nad tym człowiekiem. Tu oczywiście jest wideo, można je znaleźć dość łatwo, bo to jest oficjalny profil Kadyrowa. Kadyrow podłoga95. Na Telegramie łatwo to odszukać. Jeśli ktoś nie ma Telegrama, to zachęcam, bo prawdę mówiąc, ciekawe, ciekawa aplikacja. Tu widzimy, jak on jest bity i kopany, prawdę mówiąc, dość nieumiejętnie. To znaczy, ten młody człowiek, ten młody Czeczyn mógłby to robić o wiele skuteczniej, natomiast nie to jest powodem tej rozmowy, powodem tej rozmowy jest to, że w Federacji Rosyjskiej ludzie zatrzymani za przestępstwa trafiają do Czeczenii, gdzie są po prostu torturowani w ten czy inny sposób. Można stwierdzić, że jeśli ktoś nagrywa tego młodego człowieka, jak on jest bity i kopany, można to w mojej opinii nazwać spokojnie torturami, zwłaszcza, że tam z pewnością stoi w rogu mężczyzna z pistoletem, który w przypadku gdyby poszło coś nie tak, on zainterweniuje, a możliwe że i dwóch z brodami i skałasznikowami. To nie ma w tej chwili znaczenia. Pojawiły się pewne głosy, proszę Państwa, także wśród osób pochwalających wojnę, że no to nie jest w porządku, że Czeczeni biją Rosjan i że nikt, nikt nic z tym nie robi. Pieskow schował głowę w piasek, powiedział, że komentować tego nie chce. Organy państwowe, które w teorii powinny zajmować się ludźmi aresztowanymi. I więźniami także nic z tym nie robią. Wręcz można powiedzieć, że musiały przekazać tego więźnia Czeczenom, żeby on teraz mógł być bity i kopany za spalenie Koranu. I dla wielu rosyjskich patriotów, jak się okazuje, jest to pewien problem, co absolutnie nie dziwi, ponieważ te konflikty etniczne, nazwijmy to w ten sposób słowiańsko-muzułmańskie, w Federacji Rosyjskiej są czymś no, zupełnie nie nowym. absolutnie tradycyjnym byśmy powiedzieli. Przejdźmy do komsomolskiej prawdy. Mamy tutaj jeden ciekawy reportaż o oddziale remontowym, który naprawia popsute i zniszczone Kamazy, BTR-y, BWP czy inne czołgi, i oni opisują tutaj swoje życie. I mamy kilka ciekawych informacji, na przykład: do nas na remont trafia bojowy sprzęt, 15 popsutych samochodów w lesie nie ukryjesz, wyjaśnia oficer. Trzeba się chować w jakichś hangarach. Wcześniej cofaliśmy się na dystans wystrzału z haubicy M777. Potem odchodziliśmy jeszcze dalej od Hajmarsów. W tej chwili u przeciwnika są Skalpy i Storm Dalej ruszać się nie ma gdzie. Pozostaje nam się maskować i to jest bardzo ważna informacja, która potwierdza to, co uważaliśmy już do tej pory, ale zawsze miło mieć coś więcej niż tylko własne logiczne przemyślenia. Faktycznie, proszę Państwa, dotarcie na front amunicji do Heimarsów, która miała zasięgu około 70-80 km, było bardzo dużym znaczeniem na własne oczy. Widziałem jeden z takich zniszczonych magazynów amunicji. Robiło to poważne spustoszenie, i Rosjanie odsunęli swoje centra logistyczne, magazyny amunicji i m.in. właśnie takie warsztaty naprawiające pojazdy dalej, żeby ich przeciwnik nie niszczył. I pojawiła się potem informacja, że pojawiły się Storm Shadow, że może będą Atakamsy, że tą jesienią powinny się pojawić GLSDB że, że i pojawiło się takie podejrzenie, że jeśli Rosjanie będą musieli cofnąć swoją logistykę o 150 km od linii frontu, tu mówię konkretnie o GLSDB, bo Skalpy, shadow i Atakamsy mają zasięg jeszcze dalszy, to, że po prostu ta logistyka się załamie, bo przy takiej odległości od frontu to jest jeszcze więcej godzin pracy ciężarówki, żeby ona w ogóle dojechała z transportem, więc Trzeba zużyć więcej paliwa, kierowca bardziej się zmęczy, po drodze więcej może pójść nie tak, i dodatkowo oczywiście brakuje czasu w dobie, żeby takich transportów, chociażby amunicji, paliwa, jedzenia, wykonać więcej. I tu potwierdzają, mówią, że cofać się już dalej nie ma gdzie. No jest gdzie fizycznie, prawda, bo mogliby się schować za Uralem. No nie ma problemu, to nie przestrzeń jest problemem. Problemem jest to, że nie ma gdzie dalej iść, bo będą za daleko od linii frontu i to przestanie działać. Czytamy dalej. Sprzęt schować faktycznie jest nieprosto. Przeciwnik prowadzi obserwacje z satelit, dronów, czyta naszą, m, nasze rozmowy w sieciach społecznościowych, próbuje werbować miejscowych mieszkańców. Tu trzeba powiedzieć, że nie tylko próbuje, to się faktycznie udaje, to jest gra w kotka i myszkę przegrana, w która nam, w której przegrana, kosztuje bardzo wiele. Tu warto też na przykład powiedzieć, że w przypadku ostatniego ataku na sztab floty czarnomorskiej pojawiły się informacje o tym, że pomogli namierzyć cele, i tu oczywiście mówimy o sztabie, więc nie chodzi o to, żeby. Wiedzieć, gdzie jest sztab, bo to można sprawdzić na Google Maps, ale żeby wiedzieć, gdzie na przykład w tym sztabie jest gabinet kogoś ważnego, czy jakieś faktycznie ważne urządzenia, albo kiedy ci ważni ludzie tam będą i kiedy warto atakować, podobno pomogli w tym rosyjscy oficerowie, którzy mieli problemy finansowe. I zaraz do tego przejdziemy. Druga podobna informacja była taka, że w przypadku ataku na pojazd, na przepraszam, statek Desantowy Mińsk i okręt podwodny Rostow nad Donem, tam także pojawiły się informacje, które donieśli lokalni mieszkańcy i które zostały sprawdzone przez ukraińskich płetwonurków. I proszę Państwa. Prawdę mówiąc, uważam, że tego typu informacje są ze strony ukraińskiej celową dezinformacją. Bo po pierwsze, informacja o tym, że płetwonurkowie pływają po Sewastopolu, zmusza Rosjan, żeby zaczęli inwestować w różnego typu środki ochrony, żeby pilnowali się przed płetwonurkami. Rosjanie mają na przykład, proszę Państwa, taki ciekawy granatnik do Walki z płetwonurkami, ale ktoś musi z tym granatnikiem stać tam nad wodą. Tam siły i środki muszą być poświęcone na obronę przed tym zagrożeniem. Z kolei informacja o tym, że rosyjscy oficerowie mogli donieść i pomóc w ataku na sztab, prowadzi z kolei Rosjan do czystek, do kontroli, do ogromnego zamieszania, do braku zaufania. Jak najbardziej wydaje się to celowym działaniem strony ukraińskiej i nawet, proszę Państwa, jeśli faktycznie rosyjscy oficerowie pomogli, to Ukraina mogła ich nie palić, prawda? Mogła po prostu siedzieć cicho i czekać na kolejne informacje od nich, a oni podali je publicznie, według mnie właśnie po to, żeby siać zamęt, żeby Rosjanie nie wiedzieli komu tam ufać. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Tu jest jeszcze coś ciekawego. Niektórzy żołnierze w, w cywilu e, żywili się gorzej niż tutaj u nas w jednostce. Z dumą, podkreślam, z dumą opowiada Saslan, jeden z żołnierzy, a o, wyszło to tak. U nas był żołnierz, któremu było ciężko pracować, bolały go plecy. Wysłaliśmy go na kuchnię, ale tam się okazało, że on gotować nie umie, wyszło mu źle, więc chłopaki się wściekli, porozmawiali z nim po męsku i nagle zrobiło się smacznie, jak w restauracji. To, proszę Państwa, pokazuje jako anegdotka dla nich. Proszę Państwa, jest to anegdotka zupełnie taka nieszkodliwa. Taka zwykła, życiowa anegdotka o tym, jak załatwiają sprawy. Proszę Państwa, armia i żadna organizacja na świecie nie powinna być zorganizowana tak, że wysyła się człowieka, który nie umie czegoś robić, żeby to robił, a potem zamiast go przeszkolić, to się do niego przychodzi i mu się grozi. Nie wiadomo, może bije, może krzyczy. W rosyjskiej armii różne rzeczy się zdarzają. Widzieliśmy nagranie z drona, jak jakiś rosyjski żołnierz, być może oficer, być może podoficer, bije po plecach taką deską swoich kolegów, żołnierzy podkomendnych. No to tak nie może wyglądać, albo inaczej to może tak wyglądać, ale to nie będzie działać. I jeszcze jedna, kiedy do jednostki przyjeżdżają generałowie z inspekcją, to z wątpliwością kręcą głowami, no tak nie bywa. To jest pokazucha, czyli po prostu no taka udawana demonstracja, że niby jest lepiej niż w rzeczywistości. A sekret naszej roty remontowej, a czyli kompanii remontowej, sprowadza się do tego, że tutaj nikt nie pije i wszyscy pracują. Alkohol jest w pełni zakazany, nie piją nawet w nowy rok. I w dzień czołgisty. Proszę Państwa, to jest po prostu piękne. Przyjeżdżają generałowie i nie mogą uwierzyć, że da się pracować normalnie. A sekretem jest to, że żołnierze w, w okolicach frontu nie walą wody. Przepraszam za żartobliwy ton, ale, ale to jest po prostu zbyt ładne, by mówić o tym z kamienną twarzą w rosyjskich jednostkach. Chwalą się w propagandowych gadzinówkach, że u nich wszystko działa, i generałowie nie mogą uwierzyć, że to działa, a sekretem jest po prostu nie pić. Przejdźmy dalej, bo tutaj tematy są poważniejsze. Tutaj, proszę Państwa, zdarzyło się to, co się musiało zdarzyć to znaczy, tu trzeba powiedzieć wprost. Ukraińcy są w tym konkretnym przypadku sami sobie winni, bo mówimy tutaj o rakietowym incydencie w przewodowie. Przypomnijmy, tam podejrzenie było takie, że rakieta ukraińskiego systemu przeciwlotniczego, próbująca zestrzelić rakietę rosyjską, trafiła w polskie pole, niestety zabijając ludzi. Ogromna tragedia, jak każdy niewinny człowiek, który zginął, to jest ogromna tragedia. I teraz Polska Rzeczpospolita donosi, że zgodnie z ustaleniami polskich śledczych, to była faktycznie ukraińska rakieta, i podkreślone zostało tam, że strona ukraińska nie współpracowała przy tym śledztwie. I teraz Komsomolska Prawda wykorzystuje ten incydent, żeby na Ukrainę napluć i narzucić błota. I wypomnieć wszystkie inne incydenty, które albo faktycznie miały coś wspólnego z Ukrainą, albo nie miały, ale dla rosyjskich propagandistów to nie ma znaczenia. I teraz, proszę Państwa, trzeba ustalić dwa tutaj podstawowe fakty. Po pierwsze, gdyby nie rosyjska agresja i gdyby nie rosyjskie latające rakiety w okolicach tamtego tamtych miejsc wydarzeń, to żadne rakiety przeciwrakietowe ukraińskie, tak żeby tam nie latały, do żadnego incydentu by nie doszło, więc kwestia winy y, takiej globalnej jest tutaj dość oczywista. Z drugiej strony, proszę Państwa, wydaje się, że jednak racjonalne jest oczekiwać z naszej strony, że w tego typu przypadkach strona ukraińska będzie współpracować i po prostu jedyne, czego tutaj bym wymagał, Osobiście z mojej niewielkiej jakby pozycji, bo jestem tylko skromnym człowiekiem, jednak oczekiwałbym po prostu otwartego dialogu i rozmowy, współpracy, zwykłego ludzkiego przyznania się do błędu, bo błędy popełniamy wszyscy. W tej konkretnej arcytrudnej ukraińskiej sytuacji, przyznanie się do błędu byłoby. Złagodzone przez to, że znajdują się w takich, a nie innych warunkach. Oczywiście rozumiem, że dla strony ukraińskiej przylot rakiety jest czymś codziennym, czymś zwyczajnym, czymś, co nie wymaga wracania do tematu po miesiącach. Natomiast, no jednak, dla nas w Polsce jest to coś niezwykłego i szacunek dla partnera, który tyle pomaga, wymagałby, żeby jednak jakiś komunikat w tej sprawie się pojawił. Czekam na to, mam nadzieję, że to się pojawi. Przy czym podkreślam jeszcze raz, gdyby nie rosyjskie rakiety, to tutaj żadnej innej rakiety by nie było. To trzeba, żeby bardzo jasno wybrzmiało. Przejdźmy dalej, proszę Państwa, tu jesteśmy na tym etapie, na którym zawsze reklamuję nasze zrzutki. Jesteśmy tuż po wyjeździe, proszę Państwa, do Pułku Kalinowskiego. Będę miał bardzo dużo dla Państwa ciekawych materiałów, ale chwilę mi to zajmie. Myślę, że do weekendu powinno się udać to zmontować. Także zachęcam. Oczywiście ta zbiórka jest cały czas aktywna, kolejny wyjazd oczywiście jest w planie. Możliwe, że teraz pojawią się jakieś sprzęty zimowe do zakupu, tak jak w zeszłym roku, kiedy kupowaliśmy kuchenki gazowe, naboje gazowe, ogrzewacze chemiczne i tak dalej. Niemniej no, zobaczymy, bo możliwe, że to mają, a będzie potrzebne coś bardziej zaawansowanego. Tutaj na zrzutce, na której można sobie kupić dedykację na rakiecie, pojawiła się nowa aukcja, proszę Państwa, lustro techniczne od rakiety U z grawerem, zachęcam, będę miał dwie takie sztuki. Zdjęcie jest trochę niewyraźne, ale to jest kwestia zdjęcia, a nie problemu z tym grawerem. Przejdźmy do tego, co się dzieje bezpośrednio na linii frontu, proszę Państwa, i widzimy bardzo poważne, byśmy powiedzieli, uspokojenie w ostatnich no już dniach, po tym co w Bachmucie, na południe od Bachmutu się wydarzyło, po zajęciu Klisijewki i Andrijewki, póki co nie bardzo jest co zgłaszać. Ukraińcy piszą, że nie ma żadnych ataków na odcinkach kupianskim, Lymanskim że Rosjanie nie prowadzą kontrynatarć. Że pod Bachmutem, proszę państwa, nie ma takich rosyjskich ataków, choć sami Rosjanie zgłaszają, że prowadzą tego typu niewielkie operacje na kierunku na Orichowo-Wasiliwkę. W tym miejscu to jest północna część Bitwy Bachmuckiej, tak to określamy mniej więcej od Solidaru do Kurdiumivki czyli ten obszar, który zaznaczam tutaj, może. Linijką to Państwu zaznaczę mniej więcej tak byśmy określili obszar bitwy Bahmuckiej, mniej więcej tu można nawet rozszerzyć to o czasy fiar jako tyły armii ukraińskiej, więc no to jest około 500 km2, poważna bitwa o dużym zasięgu terytorialnym. Niemniej w tej chwili, proszę Państwa, walki toczą się głównie na odcinku Klisijewka, Andrzejewka, Kurtiumivka. Tutaj Ukraińcy powoli próbują iść naprzód, a Rosjanie czepiają się linii kolejowej, próbując tam zatrzymać to natarcie. Niektórzy, jak na przykład kanał telegramowy Rybar, już zastanawiają się i publikują mapy, jak mogłaby wyglądać operacja otoczenia Bachmutu przez Ukraińców od południa choć Ukraińcy wprost przyznają, że ich głównym celem nie jest zdobyć Bachmut, tylko wiązać rosyjskie siły, żeby one nie pojawiły się na innych kierunkach. Na Marince, niedaleko Doniecka, w tym miejscu cały czas notowana przez stronę ukraińską jest aktywność rosyjska, ofensywna. To jest jakiś, proszę Państwa, fenomen na skalę niespotykaną. Tam może się dziać cokolwiek na linii frontu, a Rosjanie nacierają i nacierają. Nie zdziwię się, jeśli za 5 lat będę wiózł wycieczkę w tamte regiony, bo taki prawdę mówiąc mam plan i będziemy omijać marinkę, bo tam dalej będą trwały szturmy. Na odcinku Staromajorskie, Nowomajorskie tutaj niewiele praktycznie front zamarł. Jeśli chodzi o roboty na Nowoprokopiwkę werbowe, tutaj ataki trwają, szturmy trwają, ale widzimy, że Ukraina zdobywa teren na metry, nawet nie na setki metrów, na metry. Tutaj trwa cały czas maszynka do mielenia mięsa. I przypomnę tylko, że bardzo możliwe, że w którymś momencie po prostu Jednej ze stron braknie sił i dojdzie do jakichś wydarzeń gwałtownych, ale to jeszcze nie jest ten moment. Dalej, proszę Państwa, strona rosyjska ostrzega, że pod Hersoniem, w tamtej okolicy, w okolicach Nowej Kachowki, Hersonia, Mostu Antonowskiego, że Ukraińcy zbierają siły do potencjalnego przełamania się, przełamania linii frontu, przejścia przez Dniepr. I tu ciekawa rzecz. Na Deep State już zaznaczyli trochę szerzej tą szarą strefę. Tu na zielono mamy fragment, który producenci, że tak to nazwijmy, mapy Deep State uznali za faktycznie przejęty ukraiński. Reszta jest zaznaczona jako szara strefa. To jest ciekawe, bo faktycznie to proszę państwa, może dać możliwość przeprowadzenia desantu, jeśli tak szeroki teren brzegowy zostałby faktycznie zajęty. Przy czym na desant nadaje się przede wszystkim fragment proszę Państwa tutaj, bo chodzi o to, żeby po przeprowadzeniu desantu dało się przedrzeć dalej bez pokonywania kolejnych przeszkód wodnych, więc najlepiej byłoby aż tutaj, bo jeśli na przykład duży desant się wydarzy w okolicach Mostu Antonowskiego, to po pierwsze tutaj mamy tereny dość Mocno podmokłe, to jeszcze dalej mamy kolejną odnogę dnie z kolejnym mostem i kolejną operację desantową przed y, siłami ukraińskimi. Więc jak to się rozwinie, trudno powiedzieć. Możliwe, że faktycznie tam planują przełamanie, a możliwe, że tylko dzieją się tam operacje, które mają y, Rosjanom dawać wrażenie, że coś się dzieje, a tak naprawdę nic tam się nie pojawi. Instytut Badania Wojny informuje, proszę Państwa, że te same jednostki, które walczą pod robotynę na, na samej linii frontu, to są te same jednostki, których części bronią też kolejnych linii okopów aż do Tokmaku, co według Instytutu sugeruje, że faktycznie Rosjanie mają problem z obsadzeniem tych linii. Dalej, mamy tutaj pierwsze, pierwszy materiał audiowizualny, no tu konkretnie wizualny, pokazujący przewróconego rosomaka na linii frontu. Tu akurat jesteśmy u Tomasza Fita na Twitterze. Czy on się po prostu wywrócił i trzeba go postawić na nogi, naprawić opony i będzie jeździł dalej? Czy doszło do poważnych uszkodzeń? Tego nie wiemy. Mamy podobny materiał, to jest proszę Państwa pojazd typu Marder, tu z kolei Ukraine Weapon Tracker nam to podaje, widzimy pożar, tu widzimy jak ten pojazd wygląda po trafieniu, widać że no, zniszczenia są stosunkowo poważne, choć nie widzimy, żeby była jakaś tutaj dziura na wylot na tym zdjęciu widoczna, jakiś... Yy, Otwór, który by sugerował, że pożar dotarł do środka tego pojazdu. Tu widzimy moment trafienia to jest ważne, żebyśmy widzieli, że to ten sam pojazd a tu widzimy, proszę Państwa, jak z tego mardera ucieka załoga i desant to jest tak naprawdę najważniejsza różnica pomiędzy sprzętem wschodnim i zachodnim jeden i drugi po trafieniu odpowiednio mocną rakietą czy pociskiem staje w płomieniach i przestaje być zdolny do walki. Wygląda na przykład tak. To tu się nie różnią. Ani Challengery, ani Abramsy, ani Marderii, Rosomaki, Kraby. Żaden zachodni sprzęt nie jest niezniszczalny. Jego przewaga polega na tym, że załoga częściej przeżywa takie trafienie niż w sprzęcie wschodnim. Łatwiej jest się jej ewakuować, istnieją systemy automatyczne gaśnicze, amunicja jest odseparowana od załogi i tak to wszystko jest ważne, a nie to, że one są niezniszczalne, no bo nie są. Tutaj mamy, proszę Państwa, Ruslana Lewijewa z Conflict Intelligence Team. Nie tak dawno mieliśmy informację o tym, że na lotnisku, na bazie lotniczej Czkalowe doszło do dywersji i wysadzono w powietrze jakieś rosyjskie samoloty. Czkalowe to jest, proszę Państwa, taka baza lotnicza dla wojskowych VIP-ów. To nie jest miejsce, gdzie się spędza gdzie spędzają czas bombowce i tego typu inne środki bojowe, tylko raczej samoloty transportujące ważnych ludzi ministra, szefa sztabu i tak dalej. Silnie broniony obiekt i wcześniej Państwu o tym nie mówiłem, bo nie było żadnych konkretów. Teraz Ruslan Lewijew, z którym, proszę Państwa, jestem. Nie osobiście, ale znajomy od dawna, wielokrotnie jego informacje okazywały się trafne. Twierdzi, że zostały mu wysłane i jego ekipie zdjęcia pokazujące wyniki tego sabotażu, tej dywersji, tych eksplozji. Nie może ich pokazać, żeby nie spalić źródła, żeby nie doprowadzić do aresztowania źródła. Niemniej on potwierdza, że tam faktycznie doszło do jakiejś eksplozji. Sądząc po zdjęciach, była to eksplozja materiałów wybuchowych leżących pod samolotem nie w samolocie, nie zrzuconych na samolot, a po prostu położonych pod samolotem co także może być destrukcyjne dla takiego samolotu. Mamy także, proszę Państwa, zdjęcia satelitarne pokazujące, że część samolotów z tego lotniska Zostało, tutaj widzimy, gdzie ono się znajduje, zostało wycofanych. Tu akurat w tym poście nie ma tego zdjęcia, które pokazuje to samo miejsce, tylko parę dni później, ale faktycznie takie miejsce, takie zdjęcie było opublikowane i faktycznie kilka samolotów zniknęło. To prawdę mówiąc, niewiele potwierdza, one faktycznie mogły zostać wycofane. Do naprawy one faktycznie mogły zostać ewakuowane, albo po prostu rutynowo gdzieś poleciały. W swoim kierunku. Dlatego bez tej informacji od Conflict Intelligence Team nawet nie próbowałbym Państwa tym zainteresować. Dalej mamy wywiad z pierwszą damą Ukrainy. Olena Zelenska powiedziała m.in., że jej mąż może nie startować do drugiej kadencji, jeśli będzie czuł, że jego ludzie. Nie chcą. To jest oczywiście bardzo rozmyte stwierdzenie, jak on to poczuje, jak on to odbierze, to jest um, mocno niejasne. Natomiast to jest też ciekawe, że Zelenski szedł do wyborów, zapowiadając, że on odsłuży jedną kadencję i odejdzie. I może oczywiście wypełnić te obietnice, a z drugiej strony, może, proszę Państwa. Po prostu stwierdzi, że no, wojna wszystko zmieniła. Ten wywiad jest oczywiście elementem gry politycznej. Jeśli pierwsza dama mówi coś takiego, to w mojej opinii po to, żeby wysądować reakcję ludzi na tego typu słowa. Jak każdy polityk, Zelenski także ma mm, ochotę wiedzieć, co o nim myślą. To jest naturalne w polityce. Pojawiły się doniesienia od Zachodnich wydań, tutaj cytują The Messenger, o tym, że kolejnych 30 Abramsów stan, Stany Zjednoczone mogą chcieć przekazać Ukrainie. Absolutnie standardowa sytuacja. Jeśli teraz mieliśmy pierwszą dostawę Abramsów, to już druga dostawa będzie o wiele prostsza, i psychologicznie dla Stanów Zjednoczonych, i logistycznie, i jeśli chodzi o przyjęcie tego typu sprzętu w samych wojskach ukraińskich, gdzie już zaczęły powstawać. Kadry i zaplecze techniczne. Tu mamy eksplozję na terenie Ukrainy, na Połtawszczyźnie, podobno, magistrala gazowa. Duży pożar, duże zniszczenia w infrastrukturze gazowej prawdopodobnie tam miały miejsce. Mamy tutaj taką informację z Kanady, proszę Państwa, przewodniczący jednej z izb Parlamentu Kanadyjskiego zdecydował, że odchodzi po swojej, nazwijmy to, dużej pomyłce. Otóż ten człowiek ściągnął Jarosława Huńka, on się nazywa 98-letniego ukraińskiego weterana, który jak się okazało służył w oddziałach SS ochotniczych ukraińskich w czasie II wojny światowej, jego przedstawiono w parlamencie kanadyjskim w czasie wizyty Zelenskiego jako po prostu weterana, który walczył o wolność Ukrainy w dawnych czasach, w czasach II wojny światowej, co spotkało się oczywiście z owacją. No, a później zostało to opublikowane: te informacje, że ten człowiek no miał ciemne karty w historii, w swoim życiorysie i honorowo. Anthony Rota, który tego człowieka znalazł i sprowadził, podał się do dymisji. Wydaje się, że porządek został przywrócony, błędy zostały określone, odpowiedzialny przyjął tą odpowiedzialność, można żyć dalej. Oczywiście, proszę Państwa, sam. Temat tamtych wydarzeń z II wojny światowej, z tego jakimi środkami Ukraina dążyła do swojej niepodległości, był tutaj na kanale poruszany wielokrotnie. Myślę, że w tym konkretnym momencie wracać do niego nie trzeba. Natomiast oczywiście można wrócić do starszych materiałów. W regionie stacji, stacji Sokolowska, ja pod Moskwą, znowu jakiś pożar. I to jest ciekawe, bo w tym kierunku, jak piszą, znajduje się właśnie... E, właśnie lotnisko Ćkalowskie, o którym niedawno e, parę minut temu mówiliśmy. Czy to znowu ono? Trudno powiedzieć. Natomiast tutaj mamy kolejną niepokojącą informację. Niedawno Państwu pokazywałem taki, e, takie sytuacje, jak Rosjanie atakowali lotnisko ukraińskie około 65 km od frontu. Jak atakowali pociąg, to było chwilę wcześniej jeszcze. I tu znowu mamy skład. Pociąg ze sprzętem gdzieś na tyłach frontu, i widzimy, że znowu on stał się celem ataku rosyjskiego, i widzimy, że to zostało nagrane przez drona, który gdzieś tam daleko na tyłach ukraińskich pracuje. Także, no niestety, zaczynamy obserwować nowy trend. Tu jeszcze warto spróbować ocenić skutek tego ataku. Popatrzcie, proszę Państwa, może cofnijmy jeszcze. Tutaj mamy czoło pociągu. Mniej więcej w tym miejscu dojdzie do eksplozji, więc ta eksplozja nie jest w pełni celna. Ona trafiła obok, ta rakieta czy pocisk trafiła obok tego, yy, proszę Państwa, pociągu, więc brakuje tu celności. Tu widzimy jeszcze jakiś ciekawy rozbłysk, nie jestem pewien co to jest, ale. Tu mógł trafić odłamek albo jeszcze coś innego. Natomiast niedługo po tej eksplozji zaczynamy dostrzegać, że tutaj w tym pociągu, kilka wagonów od najbliższego do eksplozji, coś się zapaliło. Bardzo możliwe, że trafił tutaj jakiś odłamek tej rakiety i doszło do detonacji, czy to paliwa, czy czy amunicji, no coś się tam pali. Biały dym, nie czarny to też coś nam mówi. Niemniej no nie mamy pewności, co tam zostało dokładnie trafione. Ale jest to tak jak mówię, element szerszego trendu, który pokazuje nam, że Rosjanie nauczyli się tymi dronami latać dalej od linii frontu. Co pozwala im namierzać i atakować cele na ukraińskich tyłach, co oczywiście jest. Mocno nieprzyjemną informacją. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. Trzymaj się Ukraino. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają nasze zrzutki, którzy wspierają mnie osobiście na Patronajcie. I widzimy się niedługo.